Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Ziołowe Laboratorium. I dzisiaj poznamy przepisy na problemy wokół oczu, gdzie jest cienka skóra, gdzie macie worki i cienie pod oczami. Naszym dzisiaj gościem jest Olga Ozieranska, która kocha też zioła tak jak my. I ona od tej strony takiej ludowej, od wierzeń ludowych, jak kiedyś wykorzystywano ziółka. A naszą roślinką będzie cykoria podróżnik. No właśnie, Olga, jak to jest? Zobacz, jest 14, a ona już ma kwiatki pozamykane. Tak, cykoria otwiera się o świcie, a zamyka około godziny 14. Dlatego właśnie była często wykorzystywana w zegarach kwiatowych. W starożytnym Rzymie cykoria traktowana była jako afrodyzjak. Już Pliniusz pisał o tym, że jeśli chcemy zdobyć przyjaciół i zaszczyty, powinniśmy nacierać całe ciało sokiem z cykorii. Na naszych ziemiach wierzono, że cykoria ma moc odpędzania zarazy. Dlatego poświęconą w Matki Boskiej Zielnej cykorię wieszano na zewnętrznych ścianach domów, żeby w ten sposób chroniła mieszkańców. Poświęcone kwiaty cykorii używano dawniej do wróżenia. Mężczyzna i kobieta rzucali kwiaty na mrowisko i czy kwiatek poczerwieniał szybciej, tego miłość była silniejsza. O co chodzi z tym czerwienieniem? To nie żadna magia, tylko w kwiatach cykorii zawarte są antocyjany, czyli barwniki, które w zależności od pH środowiska wpływają na kolor kwiatu. Więc dokładnie tak, tak jak robimy właśnie zazwyczaj na barw właśnie, to właśnie po to, żeby wydobyć te antocyjany, dodaje się czegoś kwaśnego, czego Wam powtarzamy, albo ocet jabłkowy, albo witaminka C, coś po prostu kwaśnego. To może teraz przygotujemy taki napar po prostu. Jasne. Ale ja jeszcze tylko dodam, że właśnie już dawno, dawno używali tych kwiatów cykorii czy ziela cykorii i były takie wspaniałe, bo zawierają w sobie białka, cukry, sole mineralne, magnezu, wapnia, potasu. I te antocyjany. Zrywamy te kwiatki cykorii. Potrzebna nam będzie łyżka takich kwiatków. Wsypujemy do szklanki. Zalewamy wrzątkiem. I oczywiście dodajemy ten ocet cytrynowy, o którym już wspominałyśmy, żeby zakwasić środowisko i żeby więcej tych antocyjanów wydobyć. Zostawiamy taki napar pod przykryciem na około 20 minut. Po tym czasie filtrujemy. I takim naparem przemywamy sobie skórę wokół właśnie oczu, jeśli mamy cienką, delikatną, chcemy ją ładnie nawilżyć, zregenerować, odżywić. To też jest, jeśli są antocyjany, to one super walczą z wolnymi rodnikami, w związku z tym będzie spowalniał się proces starzenia skóry właśnie wokół oczu, więc zmarszczki będą powstawały później. A w ogóle też było stosowane do okładów na oczy, jeśli były jakieś tam stany zapalne, bądź oczy bolały po jakiś, na przykład po długim siedzeniu, czy w książkach, czy w internecie można stosować takie okłady. A jeśli nie macie czasu, żeby sobie przygotowywać takie naturalne napary i pielęgnować skórę wokół oczu, to my oczywiście polecamy nasz Gemoterapii, krem pod oczy i na powieki, który możecie sobie z powodzeniem stosować. Dawniej sok z cykorii używany był na bóle zęba. Aby się takiego bólu pozbyć, należało po przeciwnej stronie niż bolący ząb wlać do ucha sok z cykorii. Oprócz tego, ponoć, cykoria działała ujędrniająco na biust. My na biust co prawda nie będziemy nic przygotowywać, ale zrobimy sobie jeszcze taki właśnie taką nalewkę na właśnie też na pielęgnację skóry wokół oczu w celu nawilżenia tej skóry. Czyli tak, potrzebujemy jedną część kwiatów cykorii i zalewamy ją 5 częściami alkoholu 50%. I pozostawiamy do wytrawiania na okres 14 dni. Po tym czasie taką odparowaną naleweczką możemy sobie przemywać właśnie skórę wokół oczu, tylko pamiętajcie, że ponieważ jest tu alkohol i żeby nam nie wysuszał skóry, to dobrze jest go odparować, więc albo na kuchence elektrycznej, albo po prostu na noc zostawiamy, żeby się odwiał ten alkohol, po prostu on samodzielnie odparuje i wtedy takim pozostawionym po odparowaniu produktem smarujemy sobie właśnie skórę wokół oczu. Oczywiście możemy smarować wszystkie miejsca, gdzie mamy zmarszczki, tak? Czy tutaj, czy gdzieś na czole, czy całą skórę sobie po prostu
nasmarować takim produktem. I to właśnie też super działa właśnie na skórę tak nawilżająco, odżywczo, regenerująco. A jeśli oczywiście tradycyjnie nie macie czasu, nie macie cykorii w pobliżu, chociaż ona rośnie w każdej, przy każdej drodze, właściwie jak nie jest rów wycięty, skoszony, to my polecamy nasze serum właśnie do pielęgnacji skóry wokół oczu. Ale powiem Wam w sekrecie, że ja używam to serum na całą skórę co jakiś czas, właśnie jako taką maseczkę, taką regenerującą, bardzo odżywczą. I to też jest produkt, który ma niwelować właśnie zmarszczki i super nawilżać i natłuszczać skórę. Więc takie rzeczy polecamy. Jeśli macie skórę wiotką, delikatną, ze zmarszczkami, z sińcami pod oczami i chcecie więcej ziołowych przepisów, to podajemy Wam linki do filmików, które już stworzyłyśmy, m.in. z aksamitką. No i oczywiście, jeśli Waszym taki ziołowy świat się podoba, to subskrybujcie. I oczywiście, jeśli Wy macie przepisy sprawdzonych, którymi chcielibyście się podzielić z nami na pielęgnację skóry wokół oczu, to piszcie, dzielcie się. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Bardzo pozdrawiamy i do zobaczenia. Pa!